Nowo wybrani radni Radomskiego Paktu Samorządowego nie wybierają się do PiSu. 10 kwietnia przypada 14. rocznica katastrofy smoleńskiej. Artur Standowicz przedstawił nowych radnych. Dzień dobry, Michał Kaczor. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Spore zamieszanie w przestrzeni publicznej wywołała wypowiedź Artura Standowicza z wtorkowej porannej rozmowy Radia Rekord i telewizji Dami. Kandydat na prezydenta Radomia poinformował, że już dzień po wygranych wyborach będzie miał większość w Radzie Miejskiej. Żeby tak się stało, musiałby przeciągnąć na swoją stronę kogoś z grona radnych Radomskiego Paktu Samorządowego. Artur Standowicz zaskoczył wszystkich swoją deklaracją podczas wtorkowej porannej rozmowy. Na pytanie o to, jak chce rządzić, jeśli w Radzie Prawo i Sprawiedliwość nie będzie miało większości, odpowiedział tak. Będę prezydentem, będę miał większość w Radzie na drugi dzień po ogłoszeniu wyników. O, ważna deklaracja. No, oczywiście, że tak. Rozumiem, że będzie chciał pan przyciągnąć kogoś z tych ugrupowań do siebie? A skąd pan wie, że już nie zrobiłem tego? No nie wiem, no pytam, no to teraz pan tutaj naprawdę dorzucił do pieca. No to poczekajmy, do 21, 22 będę miał większość w Radzie. No to by było ciekawe, gdyby z Radomskiego Paktu Samorządowego ktoś do pana dołączył. No wie pan, to jest grupa osób, która nie jest rodziną. Mhm. Czyli generalnie rozumiem, że już pierwszą rozmowę pan odbył. No, mam pierwsze sygnały, że będzie dobrze. Wypowiedź Standowicza w środowej porannej rozmowie potwierdził Andrzej Kosztowniak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował, że sam uczestniczył w rozmowach. Radomski Pakt Samorządowy jest stworzony wedle dokładnie tej samej zasady, która jest przeniesiona gdzieś z pozycji Warszawy i on będzie naturalnie się rozchodził. On się będzie, tam będą powstawały napięcia. Tam zostało wrzucone wszystko, brzydko mówiąc, do jednego worka. Artur Standowicz ma inną filozofię. Artur Standowicz chce realizować poszczególne elementy kampanii de facto wszystkich. Żaden z nich nie zdradził jednak nazwiska radnego lub radnych, z którymi rozmawiali. W środę do tych wypowiedzi odniesie się nowo wybrani radni Radomskiego Paktu Samorządowego. Ten pan jeszcze nie został prezydentem naszego miasta, a już do naszego miasta próbuje wprowadzać pisowskie standardy kupczenia, przekupywania i kłamstwa. Panie Arturze, Radom to nie Śląsk, a radni Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego to nie pan Kałuża. I ja rozumiem, że do pana jeszcze nie dociera to, że te wybory 7 kwietnia do Rady Miejskiej przegraliście, ale taka jest prawda. Mieszkańcy Radomia powiedzieli wam dość, pokazali wam czerwoną kartkę. Mieszkańcy Radomia mieli dość waszego zachowania w Radzie Miejskiej. I czym szybciej to do pana dotrze, tym lepiej. Do prób szantażu medialnego, do prób moim zdaniem już jakiejś takiej korupcji politycznej zaczyna dochodzić kłamstwo. Kłamstwo przestrzeni publicznej w Radomiu. Ja rozumiem, że przez 8 ostatnich lat z pozycji posła politycy Prawa i Sprawiedliwości, tacy jak Andrzej Kosztowniak, mogli bezkarnie kłamać. Dziś te kłamstwa widzimy czarno na białym, jak one wychodzą, bo to nie tylko kłamstwo, ale takie wprost dojenie naszych kieszeni. Radni Radomskiego Paktu Samorządowego poinformowali, że nikt z grona Prawa i Sprawiedliwości nie kontaktował się z nimi i nie proponował im przejścia do ich ugrupowania. 10 kwietnia to data, która wielu Polakom zapadła w pamięć. W tym roku przypada 14. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Z tej okazji w Radomiu odbyły się obchody upamiętniające. 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8:41 w Smoleńsku rozbił się prezydencki samolot Tu-154. Na jego pokładzie znajdowało się 96 osób. Nikomu nie udało się przeżyć. W katastrofie zginęli m.in. politycy, przedstawiciele instytucji państwowych, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP, a także para prezydencka. Jak co roku w Radomiu odbyły się obchody rocznicowe. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji ofiar w kościele garnizonowym w Radomiu. Władze miasta złożyły kwiaty pod tablicą wmurowaną przy głównym wejściu do Urzędu Miejskiego, upamiętniającą wszystkie ofiary katastrofy. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich, gdzie również złożono kwiaty. Kandydat na prezydenta Radomia Artur Standowicz przedstawił nowo wybranych radnych Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich są osoby, które jeszcze nie zasiadały w Radzie Miejskiej.
Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach uzyskało 12 mandatów do Rady Miejskiej w Radomiu. W okręgu pierwszym zostali wybrani Artur Standowicz i Marek Sołśnia, w drugim Dariusz Wójcik i Aurelia Michałowska, w trzecim Marcin Kaca, Łukasz Podlewski i Kazimierz Staszewski, w czwartym Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz i Mateusz Kuźmiuk, a w piątym Paulina Markiewicz, Marcin Majewski i Adam Bocheński. To jest drużyna Prawa i Sprawiedliwości. Mamy jeden program, z jednym programem spójnym idziemy do tych wyborów. Program wyborczy Artura Standowicza, kandydata na prezydenta, jest programem wyborczym każdego z radnych, który stoi za moimi plecami, tak samo jak programy radnych są moim programem wyborczym. Jesteśmy jedną spójną drużyną, wiemy, w którą stronę idziemy i co chcemy dla miasta zrobić. Artur Standowicz powiedział też o różnicach między radnymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Radomskiego Paktu Samorządowego. Pakt pana Witkowskiego, który jest zlepkiem przynajmniej 5 różnych środowisk z różnymi programami, z różnymi wizjami miasta Radomia. Proszę zauważyć, że w tej pierwszej turze kampanii wyborczej każdy z komitetów przedstawia jakieś swoje pomysły na miasto, które absolutnie w wielu przypadkach nie współgrały z tym, co do powiedzenia ma pan Witkowski. Więc istnieje moim zdaniem uzasadniona obawa, że po wyborach, po zakończeniu wyborów, po ukonstytuowaniu się Rady i nie daj Boże wyborze pana Witkowskiego na gospodarza miasta Radomia, dojdzie tylko do jednego większego chaosu. Na koniec konferencji Artur Standowicz poinformował, że oficjalnie wezwał Radosława Witkowskiego do debaty. Już w najbliższy piątek w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia odbędzie się wernisaż wystawy twórczości Rajmunda Ziemskiego, który jest jednym z czołowych malarzy drugiej połowy XX wieku. Rajmund Ziemski był prekursorem nowoczesnego spojrzenia na proces twórczy w malarstwie. Był także jednym z najważniejszych artystów posługujących się językiem abstrakcji. Od najbliższego piątku będzie można oglądać jego pracę w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. I Rajmund Ziemski jest jednym z najważniejszych artystów w historii Polski, ale też bardzo ważnym dla historii Radomia. Oprócz Jacka Malczewskiego mamy też Rajmunda Ziemskiego. I bardzo nam zależało, żeby tak duża prezentacja, bo dodam, że jest to największa prezentacja retrospektywna artysty w historii, odbyła się właśnie w Radomiu, w jego rodzinnym mieście. Ziemski malował pejzaże, ale nie takie, jakie znamy i obserwujemy w rzeczywistości. Tworzył głównie niepowtarzalne i metafizyczne obrazy. Ekspozycja będzie przekrojem prac z całego okresu jego twórczości, a jednocześnie zostanie również przedstawiona historia życia artysty. Blisko 130 prac artysty, ale też zobaczymy jego historię, taką historię człowieka, artysty człowieka, który przez ponad 50 lat tworzył obrazy w swojej pracowni i w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie miał swoją pracownię. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do początku września tego roku. To już wszystko w tym wydaniu informacji i telewizji Dami. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.